historyczny teren Gdańska zarówno dla Instytutu Pamięci Narodowej, jak i chyba pan prezes da mi zgodę na to, żeby powiedzieć tak, że dla zawodników Gdańska jest bardzo ważny. Wiemy, że tam jest pomnik pomordowanych zawodników Gdańska. Zresztą dzisiaj tam się udajemy, żeby złożyć kwiaty i oddać hołd temu miejscu. Natomiast sama struktura tego miejsca, o którą walczy zresztą pan poseł Kacper Płażyński, jest na tyle skomplikowana, że nie ma tam swobodnego dostępu do tego miejsca, ale w szerokiej palecie świadomości i historii to miejsce, tamto miejsce jako historyczne jest dla nas bardzo ważne. Natomiast nie mamy takiego mechanizmu ani jako Instytut Pamięci Narodowej, ani jako Gdańska, żeby tam swobodnie funkcjonować przy ulicy Kościuszki, na którym zresztą rozgrywałem swoje mecze, więc jest blisko także mojemu sercu. Natomiast bardzo się cieszę, tu odpowiadając na pani redaktor pytanie, że w tym nowym miejscu ten element historyczny przy ulicy Halera jest tak ważny i to jest bardzo budujące dla Instytutu Pamięci Narodowej, że każdego roku, nawet kilkukrotnie przecież dzieci, młodzież, kierownictwo klubu i trenerzy uczestniczą w wydarzeniach przy ulicy Kościuszki. My także, Instytut Pamięci Narodowej i Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. No, to tyle, co mogę powiedzieć.